Doczekali się wrocławianie, ruszyli na lodowiska. Pierwsi amatorzy ślizgania w hali Orbita przy Wejherowskiej i w obiekcie Przyspiskiej pojawili się w sobotę już o godzinie 8. Wielu z nich mówiło, że przerwa od wiosny do teraz to zdecydowanie zbyt długo. Poza tym rano nie ma wielkiego tłoku. Na tafli Przyspiskiej można już oglądać piruety. Obydwa otwarte, kryte lodowiska w dni robocze są czynne od rana do późnego wieczora, ale od godziny 8 do 16 w dni robocze są tam prowadzone zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla dzieci z wrocławskich szkół. Można też próbować samemu kusić instruktorów, by nauczyli nas jazdy na łyżwach. To sport niezwykle popularny w mieście. Zresztą widać to po otwarciu lodowisk. Od razu, można powiedzieć, pękają w szwach. Ludzie i młodzi i starsi uwielbiają ślizganie po tafli lodu. Podkreślają, że to i świetna sprawa dla kondycji, ale też doskonała zabawa. Po zajęciach dla młodych po godzinie 17 lodowisko otwierają się dla pozostałych amatorów ślizgania. Na Spiskiej w poniedziałek i czwartek lodowisko działa od 18.30 do 22.00, we wtorek, środę i piątek od 17.00 do 22.00, a w sobotę, niedzielę i święta od 8.00 do 22.00. W Orbicie natomiast można jeździć od poniedziałku do piątku od 17.00 do 21.00 z wyjątkiem rezerwacji na szkółki w sobotę i niedzielę święta od 8.00 do 22.00, także z wyjątkiem rezerwacji na szkolenia.